Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Kinek Sport sezon pierwszy. Jest ze mną oczywiście Karolina. Cześć. Która dzisiaj pogra sobie w grę, która no nie za bardzo jest związana z kobietami, a mianowicie piłka nożna. Dzisiaj zagramy sobie w piłkę nożną, gdzie rozegramy sobie normalny mecz. Dosyć fajnie to wszystko wygląda, chociaż tak naprawdę jest ta wersja tak naprawdę tutaj troszeczkę taka dla... Amator, no. Ta piłka nożna jest strasznie uproszczona, jednak są tutaj normalne mecze, zaraz wam wszystko zaprezentujemy. Tak naprawdę tutaj będą tutaj odgrywały dużą rolę samouczki, które pokażą wam na czym to tak naprawdę polega wszystko. Nie, tutaj tutoriale będą Karolina ten, tak wiesz. Co jakiś czas po prostu. Chociaż chyba nie ma. Tutaj. Kurczę, szkoda, że nie ma tego. No strzelaj. Czyli po prostu jak masz strzałki, jeśli masz piłkę, to po prostu albo w prawo, albo w lewo kopiesz piłkę. A żeby blokować, to musisz wejść w. No. Dobra, poczekaj. Już ci tłumaczę. Jeśli masz piłkę, o właśnie, czekaj. Jak masz piłkę, to masz trzy możliwości strzału, tak? Czy podania. Jeśli strzelisz no, w lewą stronę, to podajesz po lewej stronie zawodnikowi. Jeśli w prawo, no to po prawej, tak? A jeśli przeciwnik ma piłkę, tak? To też się pojawiają strzałki, w którą stronę tak naprawdę chce sobie podać komuś. I musisz wtedy szybko wlecieć na niego i zablokować tą piłkę. No, zaraz to zobaczysz w sumie. I musisz to naprawdę szybko robić strzał teraz, no. To czasami dziwnie wygląda naprawdę, ale... Nie no, piłka nożna jest moim zdaniem troszeczkę kiczowa. O właśnie, widzisz strzałkę i teraz ją zablokowałaś. Podaj. Teraz strzał. No, udało się. No ale troszeczkę moim zdaniem to piłka nożna tutaj na Kinecta wygląda troszeczkę kiczowato i tandetnie. Niemniej jednak, wiecie, to zależy też od osoby, od tego kto co oczekuje od gry tak naprawdę. Jak będzie strzałka, to blokuj. O, teraz. Musisz w tą strzałkę wejść tak naprawdę, o. Podaj. Aj, przejęła. O, strzałkę musisz wejść, wiesz? O to chodzi tutaj naprawdę. O, idealnie, podaj. Tutaj biegać nie musisz, tylko właśnie musisz markować tak... O, właśnie, o to chodzi. Teraz podaj. Strzał! Aj, przejął. Też musisz bronić, pamiętaj, jeśli będzie ktoś strzelał na bramkę, to musisz bronić, nie? Wtedy masz punkty pokazane, gdzie masz ręką trafić. Aj, no teraz będzie strzał, uważaj. O, właśnie o to chodzi. Dobra, strzał. I też powiem wam tak naprawdę, że tutaj jeśli chodzi o tą rozgrywkę, ten mecz, tutaj gramy rodziną, są kobiety, mężczyźni, dzieci tak naprawdę. Więc ten mecz jest takim rodzinnym spotkaniem. O, strzelaj. Graj, masz teraz rożny. O, główką odbij, albo nogą, no. O, bardzo strzał. Jeszcze raz strzał, no. Teraz będzie zaraz strzał, zobaczysz, o. Jeszcze takiego kąta, o, na główkę. Teraz głową. Ja nie. Teraz strzał. Aj, nie udało się. Głowę musisz w bok obrócić, wiesz, i wtedy... No ja się boję, że coś uderzy. Tutaj nie ma tutorialu ze względu na to, że po prostu ja... Już to grałem. Rzut rożny, teraz uważaj. No nie macie w ogóle. O, musisz bronić. Masz minutę teraz, szybko. Ajajaj. Podaj. Podaj szybko. O, do... Jest gol! Ty graj, a nie. Nie ma innego, nie ma kogoś innego na to, żeby cię zmienił, więc graj. Nie ma rezerw... Właśnie ten ci powiedział, że nie ma rezerwowych i musisz grać dalej. No ale co mam grać, jak nie ma nic? Kicks the ball to a fellow player. A, cię zrobiła na szaro. Teraz strzał. Ale odbił. Ale jest prawie koniec
Ale nie wiem, czy nie będzie dwóch połów czasami, wiesz? Znaczy, dwóch połów, połówek. Aj. Tutaj uważaj, bo o, czas doliczony masz, widzisz? Się już byś poddała. Strzał. Ale go... A nie, myślałem, że go przelobowałaś, ale nie. Główką. Nie tak za szybko! Koniec meczu, okej. Okay. To zagraj sobie jeszcze jeden, okej? Okay? Bo grałeś słabo. Spisałaś się bardzo słabo się spisałaś, ale... I wygrałaś fuksem. Nieprawda. O, masz już 10 poziom. To znaczy? Nie wiem. Zagraj ponownie, weź. Tak, grasz ponownie, bo ci źle poszło. Jak to źle, dobrze. Czyli jak widzicie, mecz... Rosus Park to nie jest czasami miejsce, w którym gramy? Tak. Tak naprawdę mecz trwa chyba tam 3 minuty, nie? Albo 5, nie wiem dokładnie teraz. 4. Zaraz zobaczymy sobie to, ile trwa. Ale fajnie jest tutaj pokazane, że gramy sobie o 4 minuty dokładnie. No, sfaulował cię. I stary dziadek. Tak, jesteś ty czarnymi grasz teraz. Strzał! Aj. Biegniesz już. I też jeśli chodzi o piłkę nożną, nie biegamy, tylko praktycznie albo tutaj właśnie... O nie, bez mnie dużo się biega. Nie, no tak naprawdę... Znaczy, jeśli chodzi o bieg piłkarza, to nie... Może był... Że ty wybiłaś piłkę na... out. Ale piłkarzem nie biegasz, po prostu oni sami biegają, tak? O to chodziło mi dokładnie. To tylko albo uderzamy w prawo, albo w lewo, albo bronimy bramki, albo blokujemy przeciwnika. O, teraz tutaj, dokładnie. Strzał będzie. No. Trzeba troszeczkę poskoczyć też czasami, nie? A jestem ciekaw, czy są karne tutaj. O, strzał. Aj, mało brakowało w sumie. Ty przegrywasz 1-0. Strzał teraz! No, nie tam, nie w tą stronę. Dobrze, jestem kobietą. Pipi gra tutaj ruda. Okej, podaj szybko. O, teraz, aj. Mało brakowało. No podaj, o, strzał. Aj, ale masz rożny, teraz uwaga, teraz masz szansę na to, żeby główką strzelić. Nie, nogą teraz, nogą. Jezu, udało się. Fuksem jakoś tam od ręki bramkarza, ale... No udało, patrz, od ręki mu poszło. Bo to zrobiłam specjalnie, tak podkręcony. Czyli jak piłka jest u dołu, na dole po prostu gramy nogą, jeśli na górze to po prostu skaczemy i główką odbijamy po prostu w prawo albo w lewo. To jest też dziwne, że pod takim kątem tutaj w ogóle piłkarz decyduje się na strzał, ale no, to jest tylko gra. O, teraz masz szansę na... Strzał! Strzała w twarz! Aj, mało brakowało, kurczę, była pusta bramka. Aj, kurczę, mało brakowało w sumie. Ale masz jeszcze minutę 20. Grasz gorzej niż wcześniej. Nieprawda. Teraz oni grają po prostu lepiej. Wow, uważaj, broń, broń. Gra. O, strzelaj! No to wiesz, tu troszkę jesteś, no, za daleko Kinecta może, wiesz, dlatego. Nie, no ci, znaczy, no troszkę to, jak właśnie mówiłem, kiczowato wygląda i tak nierealistycznie. Do środku teraz, albo nie strzelaj. O, jest, 2-1. W ostatnich minutach tak
Ostatnio Borussia Dortmund właśnie strzelała w ostatnich minutach 3 albo 2 bramki. No. Jeszcze 20 minut, masz szansę jeszcze na 2 gole. Zrób tak jak Borussia, jeszcze 2 gole w ostatnich sekundach. Nie no, masz szansę teraz, no dawaj. Aj, przejął, dobra, już nie ma szans, ale tutaj zablokuj go. 5 sekund. Szał, no. Aj. Masz jeszcze czas doliczony. No Borussia strzeliła w czasie doliczonym, dobra. Dobra, tak jak widzieliście, wygląda tak, w ten sposób wygląda Kinect Sport. To troszkę śmiesznie, bo troszkę Karolina się tutaj wymęczyła dla was, żeby wam pokazać, jak wygląda piłka nożna. No nie wiem, no moim zdaniem wygląda to kiczowato, no szkoda, że nie można biegać. Tak naprawdę, jak już mówiłem, wykonujemy ruchy prawą, w prawo, lewo, na wprost, odbijamy główką i bronimy piłki. Tak wygląda piłka nożna w Kinect Sport sezon pierwszy. Więc to będzie tyle, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, to na pewno motywuje do kolejnych odcinków. A my się z wami żegnamy, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! Cześć!